Miłosierdzia już prawie za tydzień. W tym roku będziemy po raz pierwszy na tym święcie gościć nowego metropolitę, święta arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Będzie u nas gościem przy świętej o godzinie 10. I tutaj taka pierwsza informacja do Państwa i prośba. Taką decyzję podjął ksiądz Kustosz i bardzo proszę o to, żeby tę decyzję uszanować. Fotoreporterzy, operatorzy kamer nie będą w tym roku mogli niestety być w strefie zero, czyli przy ołtarzu. Nie będzie też w tym roku akredytacji, w związku z tym, że nie będzie wejścia do strefy zero, ale będzie dla Państwa biuro prasowe, jak zwykle, gdzie zapraszam na kawę, na herbatę i ciastko. No i jeżeli ktoś potrzebuje czy wiadówkę, to oczywiście tradycyjnie proszę do mnie napisać i tutaj zawsze otwartość duża księdza Kustosza i dla dziennikarzy jest. A teraz oddaję głos właśnie księdzu Kustoszowi, który opowie nam o wszystkim, co przygotowaliśmy na ten czas. Moi drodzy, troszkę tak tytułem sprostowania, ponieważ wiemy, że ołtarz polowy jest stosunkowo bardzo niewielki. Tam się odbywają te uroczystości tylko przy wyjątkowych okazjach, dlatego tam msza święta polowa o godzinie 10, myślę o godzinie 16. Nie budujemy osobnych jakichś podestów, tylko ta przestrzeń, która jest właśnie tylko ołtarz, ambonka. No i z poprzednich lat było bardzo wiele takich słusznych zażaleń, że właściwie pielgrzymi często nie widzieli celebransa, bo byli zdani na plecy fotoreporterów. Dlatego też taka serdeczna prośba i o wyrozumiałość, aby wszyscy, którzy przybywają, rzeczywiście mogli w pełni skorzystać z tych wyjątkowych chwil, na które właśnie przybywają do krakowskich łagiewnik, aby przeżyć to wyjątkowe spotkanie, przede wszystkim z Jezusem Miłosiernym. Moi drodzy, kiedy tak sobie myślę, patrząc na perspektywę zbliżającej się uroczystości, 20 lat w wymiarze ludzkości, nawet w wymiarze historii Kościoła, to bardzo niewiele. Ale 20 lat w historii łagiewnik, w historii Krakowa, to czas niezwykle bogaty wydarzenia o wymiarze historycznym. Właściwie ponadczasowy. W tych zaledwie 20 latach byliśmy uczestnikami, świadkami czterech pielgrzymek papieskich do łagiewnik. Pierwsza Jana Pawła II, 7 czerwca 1997 roku, kiedy jeszcze nie było bazyliki. Wtedy dopiero pobłogosławił projekt rozbudowy tego sanktuarium. Później, 5 lat później, kiedy już żywił, bardzo sterowany, ale z taką jakąś ogromną wewnętrzną radością i nadzieją, aby dokonać konsekracji tej nowej świątyni, zawierzyć cały świat Bożemu Miłosierdziu. I następnie jego następca, papież Benedykt XVI, który właśnie w tej nowej świątyni spotkał się z Bożymi, przekazał mi bardzo piękne orędzie o tajemnicy Bożego Miłosierdzia, w której oni wszyscy przez swoją modlitwę, cierpienie w sposób szczególny uczestniczą. No i zeszłoroczne uroczystości z udziałem papieża Franciszka, a przede wszystkim młodzieży z całego świata. Milowe wydarzenia w historii nie tylko Krakowa, tego sanktuarium, ale w wymiarze całej naszej ojczyzny, które uważam, że będą promieniować na kolejne lata. Kiedy papież przybył tutaj przed 20 laty, wypowiedział takie proste, myślę, że bardzo ważne dla nas słowa, mówiąc, nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, skończująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Rzeczywiście coraz bardziej tego doświadczamy, że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak właśnie ta miłość. Miłość, która jest łaskawa, współczująca, dźwigająca człowieka z jego różnych słabości, potknięć, niedoskonałości. Dlatego przy końcu tego ojcowskiego słowa papież mówił, niech Boże Miłosierdzie przemienia serca ludzkie. Niech to sanktuarium znane już w wielu częściach świata
stanie się promieniującym na cały świat ośrodkiem kultu Bożego Miłosierdzia. Najważniejsze zadanie tego miejsca, tego sanktuarium, to jest właśnie kształtowanie naszych myśli, to jest kształtowanie naszych serc w duchu miłosierdzia. Dlatego podczas Światowej Dni Młodzieży towarzyszyły nam te słowa samego Jezusa: błogosławieni miłosierdzia, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Coroczna uroczystość uczci Bożego Miłosierdzia, święto ustanowione właśnie przez świętego Jana Pawła II na przełomie tysiącleci, jest wielkim wydarzeniem nie tylko dla Krakowa, Polski, ale także dla całego świata. Dlatego tę uroczystość co roku rozpoczynamy od całomocnego czuwania, wielkiej modlitwy, właśnie o Boże Miłosierdzie dla współczesnego świata. Pan Jezus mówił siostrze Faustynie, że świat nie zazna pokoju, jeżeli nie zwróci się z ufnością ku Bożemu Miłosierdziu. Dlatego 21 już w sobotę rozpoczniemy takie ufne błaganie, modlitwę. Ksiądz prezes powie kilka słów na temat tego właśnie nocnego czuwania, które rozpocznie się drogą miłosierdzia, a później o północy będzie uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Grzegorza Rysia, który ma zawsze takiego młodego ducha i myślę, że ta pasterka, uroczystość Bożego Miłosierdzia będzie wielką także radością dla wszystkich, którzy będą podczas tego czuwania. Msze święte w ciągu dnia, tak jak w roku ubiegłym, o godzinie 6 rano będzie przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, ksiądz profesor Krzysztof Krys. Wiemy, że klerycy naszego seminarium duchownego bardzo chętnie włączają się do posługi od wielu, wielu już lat w tym sanktuarium. Kolejna msza święta o godzinie 8 będzie jej przewodniczył ksiądz infuła Stanisław Olszówka, Zakopanego, taki patriarcha Podhala. Jest to tym cenniejsze, że właśnie papież przed 20 laty, Dołagiewnik, przyjechał niemal prosto właśnie z Zakopanego, Łódźwierza, przybył w Dołagiewnik. To będzie taki też taka więź łącząca te wydarzenia. I wspomniana msza święta o godzinie 10, transmitowana przez telewizję polską, przez nowego metropolitę krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Wiemy, że ta msza święta zwykle gromadzi najliczniejsze rzesze pielgrzymów. I kolejna msza święta w Pasenicy o godzinie 12:30, które będzie przewodniczył przeor Jasnej Góry ojciec Marian Waligura. To znów jest taki szczególny moment zjednoczenia naszej uroczystości właśnie z sanktuarium na Jasnej Górze, bo w tym roku, jak pamiętamy, jest 300. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, dlatego chcemy, żeby w tym roku takim szczególnie maryjnym, również tym znakiem łączącym była obecność przeora Jasnej Góry, Dławiewnika. O godzinie 15:00 godzina miłosierdzia w Bazylice. Wtedy wypraszamy Boże łaski, miłosierdzie dla pokoju, dla całego świata, a ten świat wiemy, że jest przepełniony wielkim niepokojem. Ciągle słyszymy o różnych zamachach, niepokojach, przemocy, prześladowania, śmierci niewinnych ludzi. Ostatnie choćby wydarzenia w Egipcie, czy zamachy w różnych częściach Europy świadczą o tym, jak bardzo trzeba wymagać przemiany ludzkiego myślenia o pamiętaniu o miłosierdzie dla całego świata. I kolejna msza święta przy ołtarzu polowym o godzinie 16:00, który będzie przewodniczył ksiądz biskup Damian Muskus, główny organizator Światowych Dni Młodzieży. Teraz cała delegacja, jak wiemy, była w Watykanie. Było to bardzo piękne przekazanie symboli Światowych Dni Młodzieży z Panamy. I ta więź będzie nadal żywa, bo myślę, że to, co zostało niejako zasiane w czasie Światowych Dni Młodzieży w Polsce, to, co dokonało się w rodzinach, w parafiach, w diecezjach, a później w czasie tych wydarzeń centralnych w Krakowie i tu w Łagiewnikach podczas pielgrzymki miłosierdzia, będzie nadal przynosić piękne owoce w sercach wielu młodych ludzi rozsianych w różnych częściach świata.
I kolejna msza święta o godzinie 18 w Bazylice pod przewodnictwem honorowego kustosza sanktuarium księdza biskupa Jana Zająca. O godzinie 19 w kaplicy klasztornej będzie przewodniczył prowincją księży Saletynów ksiądz Andrzej Zagórski, bo od prawie roku w kaplicy klasztornej posługę kapelana pełni właśnie ksiądz Saletyn. Mamy taką cichą nadzieję, że może dotrze także ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, ale tak się składa w tym roku, że Niedziela Miłosierdzia wypada dokładnie w uroczystość świętego Wojciecha. I tam w Gnieźnie będą centralne uroczystości związane także 600-lecie prymasostwa w Polsce. No i ksiądz kardynał był proszony, żeby tam uczestniczyć. No zobaczymy, jak się uda połączyć te dwie ważne uroczystości. Ale wiemy, że ksiądz kardynał jest całym sercem, także zławiennikami i na pewno duchowo będzie z nami obecny podczas tej wspaniałej uroczystości. To tak najkrócej, jeśli chodzi o program tych wydarzeń. Hasłem tegorocznej uroczystości Bożego Miłosierdzia są słowa: idźcie i głoście Boże. Przez te 20 lat dokonało się bardzo wiele, jeśli chodzi o kult Bożego Miłosierdzia w całym świecie. Otrzymaliśmy ogromnie dusz i teraz trzeba, byśmy idąc za wezwaniem tego roku duszpasterskiego, idźcie i głoście, rzeczywiście głosili to Boże Miłosierdzie przez konkretne czyny miłosierdzia, dobre, życzliwe słowo i wytrwałą modlitwę o pokój, o miłosierdzie dla rodzin naszej ojczyzny i całego świata. I wy, drodzy Państwo, także w tej misji właśnie iście i głoście macie szczególną swoją rolę, bo jako właśnie apostołowie słowa możecie przekazać to słowo dobrej nowiny, także o tajemnicy Bożego Miłosierdzia wielu, wielu słuchaczom, czytelnikom, którzy dzięki waszej posłudze jeszcze więcej dowiedzą się o tej tajemnicy. Ojciec Święty Jan Paweł II, kiedy dokonywał konsekracji tej świątyni, wzywał nas wszystkich, abyśmy trzeba rozpalać ogień miłosierdzia, trzeba nieść światło do wielkiej orędzi, bo w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Wydaje się, że tego pokoju bardzo brakuje we współczesnym świecie. A dziś w pełni serca każdy człowiek tęskni za odnalezienie prawdziwego szczęścia. Dlatego chcemy pokazywać, gdzie tego szczęścia szukać, jak budować cywilizację miłości na fundamencie prawdy, przebaczenia, miłości wzajemnej. Bo właśnie na tym polega prawdziwe miłosierdzie, że nie tylko sami korzystamy z Bożych darów, ale staramy się, by nasze myśli, dłonie i serca stawały się jakby przedłużeniem dłoni Jezusa Miłosiernego wobec tych, do których my jesteśmy posłani. Idźcie i głoście Boże Miłosierdzie. Oczywiście ten modlitewnik będzie także do zdobycia podczas całego Dnia Miłosierdzia. Będzie możliwość także zapoznania się z tym modlitewnikiem, bo to też powie, jakby modlitewnika jest ta droga miłosierdzia. Nowością tej drogi miłosierdzia, która będzie prezentowana w Bazylice, ona będzie miała wsparcie także medialne. Będą krótkie filmy, w cudzysłowie ewangelizacyjne, które prezentują i pokazują stan współczesnego człowieka odnośnie do kolejnej stacji. Ta droga jest zbudowana na 7 stacji, 21 stacji właściwie w sumie, natomiast każda stacja będzie ilustrowana
będzie ilustrowana filmem. Już w niedługim czasie wydawca świętego Stanisława, który też się reprezentuje tutaj, uzupełni tą drogę miłosierdzia o ten medialny i taki multimedialny przekaz. Natomiast w Bazylice Miłosierdzia będzie Droga Miłosierdzia pierwsza część, też z filmami multi, z filmami ilustrującymi daną stację. Jest przewidziana transmisja bezpośrednia na żywo przez TVP3 i TVP Polonia od 21 do 22. Także można to, jeśli sobie tak jak chcecie zaprezentować i zapromować, to można tam tą godzinę podać. Wtedy większa będzie oglądalność nawet tych ludzi, którzy chcą w jakiś sposób przeżyć razem z nami to wielkie wydarzenie, jakim jest czuwanie przed świętem Miłosierdzia Bożego. Drugim takim ważnym elementem, który będziemy chcieli też przedstawić, też autorstwa księdza Kustosza, to jest przede wszystkim stworzenie tak zwanego apostolatu miłosierdzia, który będzie skupiał wszystkie inicjatywy miłosierdzia, jakie dzieją się tutaj od 20 lat na terenie tego sanktuarium. To tych dzieł jest sporo, szczególna prezentacja ich jest podczas pielgrzymki Czcicieli Miłosierdzia w sierpniu, to o tym nie chcę teraz mówić, ale także będą rozdawane ulotki związane właśnie z tym apostolatem miłosierdzia i z jedną taką jednym wydarzeniem, stworzenie grupy ludzi, która by podjęła godzinę w ciągu swojego roku czuwania przy Jezusie Eucharystycznym w kaplicy adoracji. Wiemy, że tutaj odbywa się całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Wiadomo, że to było często tak ułożone, że parafie adorowały. Teraz chcemy stworzyć wspólnotę ludzi, która widzi potrzebę takiej modlitwy. Została uruchomiona aplikacja specjalna na stronie www.apostolat.miłosierdzie.pl. Aplikacja, w której mogą się zapisywać ludzie na odpowiednią godzinę, odpowiedni dzień i adorować Najświętszy Sakrament. Ale nie internetowo, nie jakby poprzez internet, tylko mogą się zapisywać, żeby być obecni fizycznie w kaplicy adoracji. I to jest taka druga rzecz, o której chcielibyśmy powiedzieć w czasie zbliżającego się święta Miłosierdzia Bożego. Jezus czeka na każdego z nas, Jezus właśnie czeka na każdego, który tutaj także przybywa. To, co ksiądz Kustosz mówił, potrzeba wiele modlitwy, a ta modlitwa taka cicha, pokorna, czasami niezauważalna, ona wyprasza dla świata, dla każdego z nas wiele łask, ludzi często anonimowych, ale właśnie poświęcających chociażby tę jedną godzinę ze 168 godzin na przykład w tygodniu, czy nawet wielu godzin w ciągu roku. Jedna godzina. To jest taka jakby idea stworzenia tej wspólnoty. Jesteśmy na początku stworzenia tej wspólnoty, ale już są jakby wielkie efekty tego działania. To tyle z tych dwóch rzeczy, o których chciałem powiedzieć, takich ważniejszych, związanych właśnie ze świętym miłosierdzia i takimi zewnętrznymi naszymi działaniami. Oczywiście tak też można napisać i poinformować, jest jakby u nas bardzo znajduje balsam miłosierdzia, który jest rzeczywiście też jakby tym takim elementem, który ma pomagać w modlitwie człowiekowi, który dzięki wierze także może służyć do pracy nad sobą, do przemiany swojego serca. Ma też mobilizować nas do tego, żebyśmy byli bliżsi Jezusowi. No i wiadomo, jako też prezes fundacji muszę powiedzieć o takim dziele, które za chwilę ruszy po uroczystościach miłosierdzia. Rozpoczynamy budowę organów. 72 osobowych potężnych organów w Bazylice. To są organy, które robi już firma ZYK z Wołomina. Te organy powstaną tutaj prawdopodobnie, jak Pan pozwoli, do 2018 roku, do listopada, na stulecie odzyskania niepodległości.
wezwanie do modlitwy, o którym wspomniał tutaj ksiądz prezes, jest bardzo aktualne. Pan Jezus właśnie w ogrodzie Getsemani, kiedy sam bardzo żarliwie rozmawiał ze swoim ojcem, zrobił taki lekki wyrzut swoim apostołom. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. I dam nam taką receptę waszą dla wszystkich pokoleń, czuwać. I módlcie się w każdym czasie, abyście nie ulegli pokusie. Tych pokus, zagrożeń, niepokojów, cierpienia jest bardzo wiele. Dlatego może taka jedna godzina w ciągu samego roku, ale poświęcona bezpośrednio spotkaniu bardzo osobistemu z Jezusem Miłosiernym w Kaplicy Wieczystej Adoracji, może być takim szczególnym znakiem naszej wdzięczności, ale także uzyskania szczególnego Bożego błogosławieństwa dla nas, dla naszych rodzin, ojczyzny, Kościoła i całego świata. Chciałem dopowiedzieć, że ta modlitwa w Kaplicy Wieczystej Adoracji, już jako wieczysta adoracja, rozpoczęła się 12 lat temu, właśnie w tym momencie, kiedy Jan Paweł II odchodził do domu Ojca. Jeszcze 3 dni wcześniej zdążył skierować taki specjalny, krótki telegram do wszystkich, którzy będą modlić się w tej kaplicy, udzielił błogosławieństwa, powierzył się Bożemu Miłosierdziu w swoim cierpieniu, w swojej niemocy. I myśmy ten telegram od Ojca Świętego odczytali o 21:00 na rozpoczęcie właśnie tego czuwania przed Niedzielą Miłosierdzia. A 37 minut później przyszła wiadomość, że Jan Paweł II zmarł. I w ciągu kolejnych mszy świętych, już w Niedzielę Miłosierdzia, te słowa Jana Pawła II czytaliśmy jako jego testament. On bardzo prosił o to, żeby tu, w tym sanktuarium, była nieustanna modlitwa o dar pokoju i miłosierdzia dla całego świata. Już wcześniej, 16 grudnia 2003 roku, zapalił ogień miłosierdzia. Miałem szczęście być świadkiem tego wydarzenia w Watykanie, w prywatnej kaplicy. Po odprawieniu mszy świętej, Ojciec Święty od wiecznej lampki zapalił ogień miłosierdzia, pobłogosławił, przekazał kustoszowi sanktuarium, abyśmy zawieźli ten ogień miłosierdzia do łagiewni. Aby ten ogień miłosierdzia zapalał serca pielgrzymów właśnie do postawy szacunku, miłosierdzia wobec siebie nawzajem. I dlatego ten ogień pali się nieustannie w Kaplicy Wieczystej Adoracji, nad monstrancją i na dole, i także pali się przy tabernakulum w Bazylice. Teraz dzięki trosce księdza Aleksandra, wicerektora, ta Kaplica Wieczystej Adoracji jest w trakcie odnawiania, bo po 12 latach to wymaga już takiego gruntowniejszego odnowienia, malowania, aby teraz od właśnie nadchodzących świąt Pan Jezus w tym maleńkim mieszkaniu czuł się rzeczywiście u siebie i by przybywający pielgrzymom dnia i nocy rzeczywiście mogli w tej przestrzeni spotkać się tak bardzo osobiście z Jezusem, który przed nami otwiera całe bogactwo swojego serca, aby nasze serca napełniać właśnie darem Bożej mądrości, nadziei, ufności, by te serca stawały się coraz bardziej miłosierne wobec siebie nawzajem. Będzie powiedzenie, dźwięk tutaj dla radiowców, więc jeśli będziecie Państwo chcieli mieć sumę, będzie wieży konstrukator, gdzie można się podpiąć. Jeszcze raz zapraszam do biura prasowego, które będzie od samego rana czynne. Gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek potrzeby, prośby, jestem dostępna i pod telefonem, i pod mailem, a w niedzielę po miesięcie od godziny 6 rano już tutaj będę. Poprosimy za chwilę księdza Franciszka o zakończenie i pobłogosławienie nas, a ja zapraszam Państwa na kawę, herbatę i do końca. W czasie drogi miłosierdzia, głosu Faustynie i Jana Pawła II udzieli Pan Piotr Cyrus i Pani Maja Barówkowska, aktorzy. Myślę, że będzie czas na osobiste jeszcze pytania, rozmowy. No ale trzeba się też troszkę posilić, żebyśmy mieli siłę i ciała, i ducha do tej pięknej posługi miłosierdzia. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
dziękuję za obecność, no i za taką cichą, ale bardzo ważną posługę, że za Boże miłosierdzie, przez konkretne czyny, przez dobre, życzliwe słowo o miłosierdzie. I także cichą modlitwę wydawało jak najpiękniejsze owoce. Dziękuję serdecznie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. I wiele siły błogosławieństwa, takiego Bożego optymizmu na nadchodzące święta wielkanocne, no i zbliżającą się kolejną wspaniałą uroczystość Bożego Miłosierdzia. Szczęść Boże.